Witajcie moi kochani, dzisiaj witajcie w moim biurze, dzisiaj jestem w pracy, zobaczcie, tu mam telefonik, halo, tak, tu Lucecita 85 blog, tak, zapraszam, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pani Grażynko, proszę mi zrobić kapusię. I tak widzicie, moja praca wygląda. Co masz do zaoferowania? I moi kochani, chciałam wam pokazać, zobaczcie. Tutaj odbywa się sprzedaż ciuszów. Co prawda dzisiaj nie mamy dostawy, ale jak jest dostawa, to zawsze tutaj ładnie na tym manekinie powiesimy ubranie i proszę. Teraz wam pokażę jeszcze dalej. Tu jest kącik dla dzieci u nas w moim biurze. Także dzieci też mogą się pobawić. Oprócz tego jest taki wózeczek też, w którym też dzieci mogą się pobawić i nie tylko dzieci, nawet starsi, którzy mają wyobraźnię. A wiadomo, każdy z nas ma wyobraźnię i tam różne myśli takie. Następnie, moi kochani, co jeszcze u mnie w biurze można spotkać? Koło fortuny, czyli zamiast tylko, aby brać u mnie kredyty, pożyczki i tak dalej, możemy zakręcić koło. I za krzał i wygrać nagrodę. A za karę? Za karę, jeżeli ktoś nie spłaci kredytu u mnie, jest taka specjalna klatka. Klatka, do której się wchodzi i wtedy jest się więziony. I dopóki ktoś nie wykupi takiego delikwenta, który nie spłacił kredytu u mnie w moim banku, no to go nie wypuszczę. Dopiero trzeba zapłacić okup i wtedy będzie wypuszczony. Także tak wygląda moja praca. Prawda, że jest oczywiście bardzo fajna i przyjemna? Prawda. Pozdrawiam nas. To co, kochanie, wychodzisz? Teraz w moim biurze czas na odpoczynek. Tylko cholera, ja stumię. Nie wyjdę stąd. Czekajcie. No daj rękę. No dobra, nie, bo ty jak mnie weźmiesz, to kurde, weźmiesz mnie tak, że ja wiedziałam, że tak to się skończy. Jezus Maria, ja sobie nie wyjdę. Nie wyjdę stąd. No to zostaniesz na całe popołudnie. Czekajcie. O, jest. Jest. Zdolna kobieta. I co, tak się mądrowałam, że ci, którzy u mnie nie zapłacą kredytu, będą w tej klatce, a w końcu ja sama wylądowałam w tej klatce. Zamachluję. I tak mnie tu trzymają tyle czasu. I to na głodzie jeszcze. Pomóżcie mi. Proszę was. Zapłaćcie za mnie kaucję. Proszę was. Proszę was. Nie zostawiajcie mnie samą. Wybór padł, że możesz wyjść na wolność. Koło tak? Fortuny wykazało wolność. Ktoś zapłacił kaucję w końcu za mnie? Tak. Mogę wyjść? Ja, klient. Moje kochanie, tak jak nagraliśmy dla was wariacki filmik, dlatego że jesteśmy u nas w galerii i u nas w galerii właśnie jest taki pokój, pokój zwierzeń mi się od razu kojarzy. Właśnie gdzie można sobie robić różne głupawki, jest tam, widzicie to koło, jak koło fortuny, te widzicie tutaj o kulki, do tego jeszcze taki jak biurowiec, do tego tutaj o, czekajcie, zasłoniłam o, ręką, ten wózek, ta klatka. Fajne takie coś u nas zrobili, nie? Powiedzcie, czy nie, czy wam się też to podoba? I jeszcze wam, co tu jest, mąż? Powiedziałem żonie, że zapomniałem portfela. Nie! To nie może być tak. Prawdziwe. I tutaj jest, o widzicie, takie są skrzydła. Widziałam orła cień, do góry zbił się niczym wiatr. Dobra, już nie fałszuję. Pomyślicie, że mam z głową, nie? Ale jestem tak szczęśliwa, że jestem zdrowa, że teraz będę korzystać z życia, ile się da, garściami brać. No i będę starać się nie narzekać i doceniać nawet drobne rzeczy. I co? Można się chociaż pobawić troszkę
Nawet widzicie, fajny taki kącik, że człowiek nawet starszy, a może się pobawić i troszkę głupawki nigdy za wiele, prawda? Przecież my nawet, osoby, które jesteśmy, fajnie to teraz wygląda, osoby, które jesteśmy no już troszkę wiekowe, że tak powiem w cudzysłowie, mamy też prawo do tego, aby troszkę się powygłupiać, a nawet nie troszkę, a bardzo. I mamy po prostu prawo do tego, żeby się śmiać, cieszyć, no i wygłupiać, tak jak mówiłam. Także taki krótki filmik dla Was. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia. I moi kochani, jedziemy już z galerii. Już, nie wiem czy już, bo trochę byliśmy tam. Powiem Wam, że zrobiliśmy zakupy takie Mix Max wszędzie. W Deals byliśmy, ja byłam jeszcze w Hebe, w Naturze. Gdzie jeszcze tam byłam? Aha, w sklepie takim z herbatą, taką. Tam mają herbaty i takie kawy. Jestem tak zmęczona, że nie wiem się skupić. Herbaty, kawy mają takie, no wiecie, jakieś tam brazylijskie, takie różne i... No, więc tam sobie kupiłam jedną herbatę, taką zieloną, później Wam pokażę. Także takie zakupy Mix Max. Aha, jeszcze w Rossmanie byłam, kupiłam nowe cienie do powiek i mam zamiar przetestować je i Wam nagrać właśnie test tych cieni do powiek. Tak, mam zamiar nagrać dla Was taki filmik. Nie wiem, czy mi się uda dobrze wykonać taki makijaż oczu, bo nie jestem makijażystką, ale po prostu chcę je przetestować dla Was, żebyście wiedziały, kobietki moje kochane, czy warto je kupować, czy może to jest bubel. Także zobaczymy, bo ja ciągle tylko używam z Inglota te cienie do powiek, dlatego że mam do nich zaufanie, dla mnie się one utrzymują długo na powiece, to raz, a dwa, wiem, że mnie po nich nie szczepią oczy. Zobaczymy, jak będzie po tych cieniach z Lovely. No, także dzisiaj naprawdę byliśmy w tylu miejscach i w tylu sklepach, że jesteśmy tak zmęczeni, padnięci. Teraz jedziemy na herbatkę do takiej restauracji Sanacja się nazywa i da chyba yerba mate, bo powiem Wam, że to jest jedyna restauracja, która u nas podaje yerba mate, nie? Na cały tutaj, na całe nasze miasto, bo tylko mam jak już to zieloną, a yerba mate nigdzie nie mają, także tam tylko tam mają. Byliśmy kiedyś właśnie na koncercie w Sanacji, gdzie pan grał, co pan je smacznego w autobusie je śniadanko. Też widzę, że dziubię. Biedny pan, zmęczony. I co ja mówiłam? Aha, i kiedyś byliśmy na koncercie w Sanacji, gdzie taki chłopak, nie pan, taki chłopak grał na fortepianie chopinowskie utwory, także często tam bywaliśmy. Jeszcze przed koronawirusem, nie Michał? Jeszcze tak. Nie było koronawirusa, no. Kilka razy byliśmy. Tak, tak. Więc... Na kilku koncertach nawet. Nie, tak, nie, czy jeden wykład był jakiś? Jakiś jeden był wykład, bo to było z okazji... Na 11 listopada byliśmy. Pamiętasz, miał co był tort chyba wtedy, nie? I pisał 11 listopada na tym torcie. No i się... Tak, tak, bo tam dużo takich osobistości naszych tutaj z miasta zawsze przychodzi do tej Sanacji. Takich, wiecie, typu na przykład, nie, mi pomóż chyba z polityką, to wiesz, jak ja jestem do tyłu, no nie? Ja też nie umiem tak. No jak to, no kto to jest? Nie mów nazwiskami, jakiś, tylko po prostu też, ten, jak to się nazywają? Był weteran wojenny. Był, ale nie, ale chodzi o to, że tam przychodzą ci, jak to się nazywa, Boże, nie premier, tylko kto? No nie można. Kto tam był? Ale nie mów nazwiskiem, tylko kto to był? Nie senator, tylko kto to był? Poseł? Nie, na tamte czasy minister obrony narodowej. Tak, ale jeszcze wcześniej, ale jeszcze mówię tutaj nasi, tu w mieście naszym, kogo mamy? Radny, nieradny, kto jeszcze jest? Nie, no on był senatorem. Poseł, senator, no różni bywają. No takie osoby, dobra. Nie możemy tutaj nazwiskami mówić, więc nie mogę mojemu mężowi podpowiedzieć, o kogo mi chodziło, więc no. Ten, co nam mówił dzień dobry w kościele, o, to kto to jest? To powiedziałem przed chwilą, to kto to jest? No to senator był, o, teraz już wiecie. A robisz problem? Nie, bo ja nie wiem, ja się nie znam na polityce. No, więc tak. Poprosić męża o pomoc, no naprawdę. Ja to nie jestem taka politykowa. O, zbliżamy się już do Sanacji. Jak mi się coś, jak mi się coś uda nagrać, to Wam nagram. A chyba mi się udało, bo wątpię, żeby tam ludzie byli, bo ludzie to raczej tam nie chodzą, tam dużo jest książek,
jesteśmy, zaraz wam pokażę. My jesteśmy, moi drodzy, pada, to jest właśnie ten obiekt, więc idziecie z nami. Siedzi stary. Ale mamy większy odpływ. Taka maszyna stara, zobacz. Nie widziałem, że taka jest. Jak tu ładnie, szkoda, że taka pogoda, bo człowiek siedział na ogródkach. Thank you.
jesteśmy w środku. Ja sobie zamówiłam taką oto herbatę. Muszę się tutaj posiłkować menu. Zaraz wam powiem, co to jest za herbata. Oj, zanim ja znajdę tu. Jest to herbata, o. Jesienna, czarna herbata, imbir, goździki, cynamon, pomarańcza, cytryna i miód. To jest taka. A mój mąż, kawusie. Tutaj dzisiaj będzie impreza. Stół jest naszykowany, widzicie? No i troszkę dzisiaj jest już ludzi, troszkę przybyło. Także my teraz sobie odpoczywamy z mężem. No i moi kochani, wyszliśmy z sanacji. Napici, wracamy do domu. Napici w sensie ja herbatką, mąż latę. Kaweczką. Tak. No i co? I tam też troszkę ponagrywałam, jak jest w środku, żeby wam pokazać. Tam jest zupełnie inny klimat. Człowiek jak tam wchodzi, to po prostu się przenosi w takie inne czasy, zupełnie inne czasy. Mam nadzieję, że uda mi się to ładnie zgrać. Jeszcze wam później pokażę, jak wrócimy do domu, zakupy, jakie poczyniliśmy. No i to by było tyle. Jesteśmy zmęczeni, padnięci i w ogóle zaczęło teraz jeszcze padać, już się ciemno zrobiło. No i tyle. Także jeszcze was zapraszam na hol zakupowy i nie tylko to będzie spożywczy, ale też kosmetyczny. Ciuchowy nie będzie. Nie, kosmetyczny będzie i tam jeszcze jakieś inne pierdółki. Także zapraszam was jeszcze później na hol zakupowy. Jesteśmy już w domu i to są te nasze zakupy. Nie ma tego dużo. I taki jest mix max, jak widzicie. Tutaj wzięłam, najpierw zaczniemy może od Deals. Wzięłam o takie tutaj gnioki, czy jak to się wypowiada, nie wiem. Także dwie paczuszki wzięłam. Następnie kawę, bo mój mąż chciał inkę i wzięłam tą taką waniliową. Ona 10 zł kosztuje. Następnie wzięłam sobie taki, nigdy nie miałam, też w Deals. Taki szampon suchy, ładnie on pachnie. No nie wiem, jak będzie się sprawował, dam wam oczywiście znać. Później taki, o, potrzebowałam taki jakby dozownik w sprayu, ponieważ mój się zepsuł, ale nigdzie nie szło kupić, więc wziąłam chociaż taki, widzicie, taki może niepojemny, taki długi w Deals, dlatego że w Pepco nigdzie nie było. W innych sklepach też nie wiem, czy wszystko wykupili ludzie. Tutaj mój mąż wziął baterie, tutaj również kolejne baterie i to by było, jeżeli chodzi o Deals. W Żabce sobie wzięłam dwa takie jakby szoty, imbir, jabłko, odporność, dwa razy. Zaraz muszę do lodóweczki to włożyć. Także to wzięłam sobie za 4 zł. Jak się wzięło dwa, to po 4 zł było. Teraz tak, u nas jest taki sklep, czas na herbatę i wzięłam Madame Butterfly, to jest jakaś herbata zielona i tylko teraz wam nie umiem powiedzieć, z czym ona była. Ona wiem, że na pewno była z jaśminem, na pewno, co tam jeszcze było, kurczę, zabijcie mnie, a ja nie pamiętam, jaśmin, wiśnia chyba była? O, aha, tak, tak, już, czekajcie, bo się język plączę. Więc tak było. Jest to zielona herbata z jaśminem, wiśnią, z trawą cytrynową i z czymś jeszcze, ale z czym więcej nie powiem wam, bo nie pamiętam. I za tę herbatę jakoś daliśmy 12 przeszło złotych. Taką wzięłam pojemność najmniejszą, żeby spróbować. Po zapachu naprawdę mi się ona podobała, jeżeli chodzi o zapach. Tu znakomi z Hebe wzięłam sobie pierwszy raz taki retinol 1%. Zobaczymy, jak też mi się on sprawdzi, bo teraz znakomi było właśnie, była promocja. Z HM kupiłam, czekajcie, tak to powinno być, o. Kupiłam takie tutaj kolczyki. Tutaj są nausznice i są też takie, to wszystko się poprzewracało jak zawsze. Jak zawsze. I takie są wkrętki też. O, nie wiem, czy to widać. O, coś takiego. Tutaj są takie do, normalnie do uszu, do dziurek normalnie wkładane, a tutaj są takie też na usznice. Za ile ja za to dałam? 40 zł.
Z Golden Rose wzięłam sobie, bo najlepiej lubię taką właśnie kredkę, najlepsza jest dla mnie ona, do brwi. Ja sobie wzięłam kolorek 101 bodajże, o ile dobrze pamiętam, tak, 101. Jeżeli chodzi o Rossmann, to wzięłam płyn do soczewek, ale ten mniejszy, 100 ml, dlatego że zawsze mogę do torebki sobie wziąć. Takie fajne gumeczki, bardzo mi się podobały. One są takie, o, widzicie, takie puchate, fajne, mięciusie, takie za chyba 6 zł to było. No, 5,50. Takie gumeczki, fajne. Też są w innych kolorach, ale ja chciałam właśnie dwie czarne. Jedna jest taki popiel ciemny. O. I wzięłam właśnie tę oto paletkę. Taką. O, teraz widać może odcień. Teraz jest sztuczne światło, bo jak wróciliśmy, to już jest ciemno. I to są paleta 16 niesamowitych matowych i foliowych cieni do powiek. Od delikatnych fioletowo-różowych pasteli po neutralne odcienie. Intensywna pigmentacja z formułą Easy to Blend. Także jestem ich naprawdę ciekawa. Teraz w promocji one były, więc dałam gdzieś 16 zł liczyć, bo 15 i coś z groszami, więc koło 16 zł. Także zrobię test na pewno tych cieni i zobaczymy, czy one są trwałe, czy też nie. Czy mi będą szczypały po nich oczy, czy też nie. Zobaczę. Dam Wam oczywiście znać. Także to takie całe moje zakupy. Także nic takiego wielkiego nie kupiliśmy. No nic, to żegnam się, moi kochani, z Wami. Do następnego filmiku. Pa, pa!